Michał, po wczorajszym meczu mega załamany. Wyglądałeś tam bardzo załamanego tym ostatnim rzutem. I się działo dzisiaj to w ogóle, czy szybko wyczyściłeś głowę i podszedłeś do tego meczu, że w ogóle albo żeby się zrehabilitować, albo w ogóle żeby nie myśleć o tym wczorajszym spotkaniu, o tym rzucie? Było tak, no, trzeba było o tym zapomnieć, choć to bolało strasznie. Ale na szczęście mam takie podejście, że dzisiaj jest dzień, dzisiaj musimy wygrać i wrócić do Ostrowa. I tak podszedłem do tego meczu. W ogóle o tym nie myślałem, o tym rzucie. Byłem nowy dzień, przyszedł tak, nowy mecz. Meczowi nierówny. Byłem skoncentrowany na dzisiejszym dniu. Trzeba było o tym zapomnieć. Choć jeszcze dzisiaj o 7 rano tak Wikunia mnie obudziła i włączyłem telewizor i był mecz, to sobie obejrzałem na spokojnie. Do końca? Do końca oglądałeś razem właśnie z tym rzutem? Tak, tak, obejrzałem do końca, zobaczyłem tam ten rzut. No to nie, no to pech, no tam nie ma co się tam wspinać, no, to nie był rzut spod dziury. No nie był rzut spod dziury, ale no, rzut na zwycięstwo, no ale niestety, takie życie. A dzisiaj zdecydowanie lepiej broniliście, wczoraj 50 punktów do przerwy straconych, dzisiaj w całym meczu, z tego co pamiętam, rzuciła 59, no to mega różnica w tej pierwszej połowie. Od początku dzisiaj ostro graliście w obronie, w przeciwieństwie do tego, co było wczoraj. No wczoraj w ogóle źle żeśmy weszli w mecz, tak, od samego początku, żeśmy grali za miękko w tej obronie, żeśmy dali się rozrzucać chłopakom ze Stali i mieliśmy tego konsekwencje, tak, 60% za 3, tam 15 trójek, gdzie też rzucali w pewnym momencie też przez ręce i wszystko trafiali. Dzisiaj już tego nie było. Wyszliśmy od początku bardzo skoncentrowani. Widać, że takie porażki nas bardzo mobilizują i to jest właśnie fajne w tym zespole, że każdy się da zabić tak na boisku za ten klub i wychodzimy z pianą na ustach i walczymy. I mówię, wczoraj żeśmy trochę za miękko wyszli na ten mecz i u siebie straciliśmy 50 punktów, choć i tak żeśmy się trzymali, no, żeśmy w każdym aspekcie praktycznie byli statystycznie lepsi, no ale za 3 trafili nam 15 trójek, przegraliśmy mecz tam jednym rzutem, no to myślę, że taki mecz się więcej nie zdarzy dla przeciwników, bo to no, naprawdę, rzucali wczoraj z niesamowitą skutecznością, jeszcze nas pan Żyrawski dokończył, no i no niestety życie, no i dzisiaj wygraliśmy. No i dzisiaj Stal miała też tą skuteczność, kurczę, dwa razy słabszą niż wczoraj. To też świadczy o tym, że to był chyba jednorazowy taki wyskok. Dokładnie, no mówię, taki mecz się zdarza, że chłopaki wychodzili, no rzucali wszystko, tak? 60% mieli z gry, za 3, za 2, no naprawdę niesamowicie rzucali, a my się cały mecz praktycznie trzymaliśmy i mówię, ta rywalizacja jest zacięta, takie są play-offy, walka o każdą piłkę. My się nie poddamy, Stal też się nie podda i jedziemy na wyjazd, walkę, na wojnę. Strasznie zacięte te wszystkie mecze i to się bardzo może podobać publiczności. Nawet czy ten wczorajszy, czy ten sobotni, przed tygodnia też przegrany przez was. Te wszystkie mecze są na tyle zacięte, że naprawdę dzisiaj chyba mało kto żałuje, że został na majówkę w Warszawie, żeby tutaj być w tej hali, dopingować was, bo to się super ogląda. W przeciwieństwie do na przykład, znaczy inaczej się oglądało te mecze w zeszłym roku w playoffach, gdzie zazwyczaj albo była wysoka wygrana, albo wysoka porażka. Tutaj jest naprawdę walka do końca, punkt za punkt, do ostatniej syreny, wszystko, coś się dzieje. To są tak inni zawodnicy, są bardziej doświadczeni, bardziej ograni w tej lidze, to są play-offy, to jest półfinał pierwszej ligi, więc tutaj jest walka, tak jak mówiłem, o każdą piłkę, każda akcja jest na wagę złota, trzeba być skoncentrowany przez cały mecz, kto wychodzi na boisko, daje z siebie wszystko i Stal, my, Krosno czy tam Łańcut walczą do końca, no, to są chłopaki z charakterem. I no, to jest walka o finał, tak, pierwszej ligi, o wejście też do Ekstraklasy, więc tutaj każdy tam skóry nie odda i będzie walczył do ostatnich minut meczu. Czyli jeszcze mam nadzieję, że kibiców czeka jeszcze przynajmniej tam 6 meczów, bo jeden w Ostrowie i pewnie 5 finałowych. Też tak myślę i myślę, że z happy-endem dla nas. Ja jestem bardzo spokojny o to, bo mówię, nie załamujemy się po tych niepowodzeniach, które tam też tydzień temu przegraliśmy wygrany mecz praktycznie, tak? Żeśmy mogli ten mecz wygrać, nie udało się,
w drugim meczu, żeśmy przegrywali, żeśmy weszli do szatni, nic nawet nie trzeba było nam mówić, byśmy tak nastawieni bombowo, że wyszliśmy i pokazaliśmy swój charakter, że mamy go. Dzisiaj pokazaliśmy to samo, udowodniliśmy, no i jedziemy w środę i na pewno pokażemy to samo i ja myślę, że będzie dobrze. Bliżej końca sezonu, tym lepiej się prezentujecie, bo i tak samo było, straciliście Marcela Wilczka i już zaczęli was wszyscy skazywać na niepowodzenie, że nie macie szans w play-offach, a wcześniej jeszcze na przykład przegrywaliście z Rosą, przegrywaliście u siebie z Gliwicami na mecze, których nie można było przegrać, ale w tych play-offach te mecze ze Spójnią, ze Stalą pokazują, że właśnie ta chyba najwyższa forma, albo nie wiem, jaka mobilizacja jest na, no właśnie w najważniejszym momencie sezonu. To znaczy, że jesteśmy dobrze przygotowani, tak, do sezonu. Przyszedł mały kryzys, zawsze w trakcie sezonu, sezon jest długi, zawsze w trakcie sezonu przychodzi jakiś kryzys, a na szczęście nas dopadł trochę wcześniej, nie na play-offy i to znaczy, że jesteśmy dobrze przygotowani, możemy grać dzień po dniu na 120% i nie ma to żadnego problemu, tak? Do tego dochodzi jeszcze adrenalina, więc tego zmęczenia się aż tak bardzo nie czuję, no i mówię, no, to są play-offy, to już, tutaj już nie można kalkulować, ani wychodzisz na boisko i dajesz się wszystko, czy coś cię boli, czy nie, na treningach, czy coś cię boli, no, trenujesz i jesteś skupiony już na zadaniu i tutaj już nie można odpuszczać ani nic, no na szczęście mówię, tak jak jesteśmy, wychodzi na to, że jesteśmy dobrze przygotowani, jak tam forma przyszła na play-offy, na najważniejsze mecze. No. Dobre właśnie hasło, to prosto z Łazienkowskiej, gdy wychodzisz na boisko, zawsze dawaj z siebie wszystko. Dobra. I tak samo będzie chyba w środę. No, nie ma innej opcji, no przecież to wychodzisz z Legionią na serduszku, więc nie ma innej możliwości, żeby nie dać z siebie wszystko. Dzięki za rozmowę.